Sztuka łagodzi obyczaje, a od 4 do 6 listopada pierwszy ogólnopolski festiwal piosenki patriotycznej Moja Ojczyzna Rzeszów 2022. Organizatorem festiwalu jest Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego Strzelec i Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Na wydarzenie zaproszą moi dzisiejsi goście: Anna Częczek, pomysłodawczyni i dyrektor festiwalu, oraz pan Paweł Rejman, Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego Strzelec w Rzeszowie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, co będzie się działo, kto wystąpi na festiwalu. Festiwal rusza już 4 listopada. Do Rzeszowa przyjadą wokaliści z całej Polski i z Podkarpacia. 5 listopada próby konkursowe, 15 finalistów wyłonionych z dużej ilości zgłoszeń. Zaśpiewa najpiękniejsze pieśni patriotyczne właśnie z towarzyszeniem zespołu festiwalowego o bardzo takim rozbudowanym składzie, bo będzie kwartet smyczkowy i akordeon i kontrabas i wiele, wiele instrumentów. Zaśpiewają właśnie piosenki, z którymi zostali wyłonieni spośród zgłoszonych nagrań. A 6 listopada Państwo już dowiedzą się, kto otrzyma nagrodę Grand Prix. Nagrody są rzeczowe, nagrody finansowe. Między innymi nagrodę Grand Prix ufundował Urząd Marszałkowski w wysokości 1500 zł, nagrodę pierwsze miejsce Biuro Nieruchomości Lasko i wiele, wiele takich nagród, które myślę, że dla tych młodych wokalistów, którzy chcieli zmierzyć się z repertuarem patriotycznym, będą wyjątkowe i przydatne. A dlaczego tak ważne jest podtrzymywanie właśnie tej pamięci w piosenkach patriotycznych, pamięci o historii naszego kraju? Pieśń bojowa zawsze miała taki charakter zagrzewający żołnierzy, zagrzewający wcześniej rycerzy do walki, podtrzymywała ich na duchu, dodawała im animuszu, dodawała im odwagi. Tu przykładem może być chociażby ten śpiew Bogurodzicy, który w powieści Henryka Sienkiewicza Krzyżacy jest widoczny, ale nie tylko, bo przecież w tym roku mija 225 lat, jak powstał Mazurek Dąbrowskiego. Najpierw pieśń Legionów Polskich we Włoszech, najpierw pieśń wojskowa, potem pieśń narodowa, no i wreszcie nasz hymn państwowy. To z kolei od 95 lat taka sytuacja ma miejsce. Poza tym, jeżeli chodzi o pieśni, to ona również jest takim ważnym elementem wychowawczo-patriotycznym. W niej przecież są zawarte treści, które dotyczą tego, jak ludzie dawni walczyli za ojczyznę, jak ludzie dawni starali się na szale swojego losu kłaść nawet własne życie. Nawet te słowa zostały ujęte w pierwszej brygadzie, w utworze Pierwsza Brygada, gdzie jest mowa o tym, że na stos rzuciliśmy swój życielos, na stos. Poza tym, jeżeli chodzi o utwory muzyczne, no to warto tutaj wspomnieć i wielki ukłon w stronę pani Ani, chociażby ballady o życiu i śmierci pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, który napisał Adam Kowalski, człowiek, który znany jest między innymi z takiego klasyku muzycznego, jeżeli chodzi o wojskowe pieśni, jak Serce w plecaku. Tak więc, jeżeli chodzi o utwory patriotyczne, jeżeli chodzi o utwory muzyczne, one rzeczywiście odgrywają dużą rolę i to nie tylko dla ludzi młodych, nie tylko dla braci Strzeleckiej, tej, która w tej chwili pierwsze szlify zdobywa, jeżeli chodzi o umiejętności różnego rodzaju, takie jak musztra, jak terenoznawstwo, czy jeszcze szereg innych prac, ale też dla osób dorosłych, czy nawet dla dzieci, bo one to naprawdę najchętniej śpiewają takie utwory, bardzo chętnie ich słuchają i chętnie się ogląda dzieci, które właśnie śpiewają te utwory z takim zaangażowaniem, z taką pasją. Zresztą tutaj też jeszcze raz wielki ukłon w stronę pani Ani, bo jak gdy ogląda się te najmłodsze osoby, które w Centrum Sztuki Wokalnej występują, to rzeczywiście łza się wokół kręci. Tu już nie tylko patrzy się na to, jak, co te, nie tylko słucha się tego, co te dzieci śpiewają, ale z jakim zaangażowaniem wykonują te utwory. Dokładnie, jak właśnie młodzież, dzieci radzą sobie z interpretacją tak ciężkich utworów. Ja powiem, że dobrze, dlatego że moi wokaliści śpiewają różny repertuar. Przygotowujemy koncerty kolęd, utwory patriotyczne, folkowe, największe przeboje muzyki polskiej. Ale wiadomo, że piosenka patriotyczna niesie za sobą emocje, które młodzi wokaliści nie do końca rozumieją i znają. W związku z czym dlatego też przygotowuję wiele takich koncertów autorskich czy spektakli, między innymi Zakazane piosenki, które Państwo będą mogli zobaczyć 6 listopada na finał właśnie festiwalu. Najpiękniejsze utwory patriotyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży w nowych aranżacjach, przepiękne kostiumy.
ruch sceniczny, no i interpretacja w młodym właśnie takim wykonaniu dzieci od 6 roku życia po wokalistów już takich dorosłych. Do konkursu można było też zgłosić swoją autorską piosenkę. Czy znalazły się wśród nadesłanych zgłoszeń też takie? Tak, bardzo się cieszę, bo to jest pierwsza edycja festiwalu patriotycznego. Ja oprócz właśnie tej kategorii piosenki patriotycznej mile widziane były utwory napisane specjalnie na ten festiwal o tematyce patriotycznej, historycznej. I takie również piosenki zostały nadesłane. Pan Tomasz Filipczak z zespołem muzycznym przygotowuje aranżację, więc mam nadzieję, że to wszystko ruszy tak z takimi właśnie marzeniami, z pasją, no i z interpretacją pieśni patriotycznej, tak jak sobie to też ja wymarzyłam. I wiem, że publiczność jest bardzo zainteresowana. Jeszcze mamy kilka wolnych zaproszeń na 5 listopada i na 6 listopada. To serdecznie Państwa zapraszamy. Można je odebrać w Związku Strzeleckim Strzelec we wtorki, w środy i w czwartki. No i czekamy na naszą publiczność rzeszowską. A jakie było zainteresowanie? Czy trudno było wyłonić tą 15, która wystąpi już? Muszę powiedzieć, że zainteresowanie jak na pierwszą edycję było bardzo duże. Centrum Sztuki Wokalnej organizuje wiele wydarzeń, więc mamy bardzo dużo kontaktów. Mamy Facebook, strona internetowa, więc te wszystkie wydarzenia, które przygotowujemy w Rzeszowie, są śledzone w całej Polsce i nie tylko, w związku z czym po ogłoszeniu regulaminu było bardzo dużo zgłoszeń, no ale ostatecznie w finale zaśpiewa 15 osób. A jakie jest znaczenie pieśni patriotycznych właśnie w kształtowaniu postaw strzeleckich? To jest taka poezja śpiewana, bo kiedy, tak jak już wspomniałem, słucha się życia Leopolda Lisakuli, patrona jednostki strzeleckiej 20-21, to młodzi ludzie dowiadują się, jakim był człowiekiem, z jaką charyzmą, z jakim zaangażowaniem, z jaką odwagą, z jaką mądrością przede wszystkim prowadził swoich żołnierzy do walki. Nawet te słynne słowa, a chłopcy z nim na wojnę to poszli jak na bal, bo z takim komendantem do walki iść nie żal. Więc tu w takich poetyckich słowach, w takim sformułowaniu, w tej strofie jest ujęte to, jak rzeczywiście pułkownik Leopold Lisakula, no wtedy jeszcze nie pułkownik, ale oficer 1 Brygady Legionów Polskich, potrafił umiejętnie dowodzić swoimi podkomendnymi tak, że oni mieli to poczucie bezpieczeństwa. Poza tym też jeżeli chodzi o kształtowanie postaw patriotycznych, to te słowa, które w niejednej piosence, w niejednym utworze padają, one też są odpowiednio, zaraz jak to odpowiednio mówić, one też mają odpowiednią muzykę, odpowiednią melodię, a to jest również tu pani Ania dużo więcej na ten temat może powiedzieć, taki element pobudzający do odpowiedniej postawy, to, że muzyka jest skoczna, jest to muzyka poważna, jest to muzyka wesoła. To jest właśnie taka bardzo ciekawa harmonia różnych stylów muzyki. Nie wiem, czy ja to dobrze umuję, ale rzeczywiście dla żołnierzy, dla strzelców to jest takie budujące, bo nawet jak wykonują różne ćwiczenia, jak uczestniczą w szkoleniu poligonowym, jak biorą udział w czymś takim jak musztra, gdy biorą udział w czymś takim jak próbowanie różnego rodzaju umiejętności, czy to jeżeli chodzi o nawet spinaczkę skałkową, spinaczkę na ściance, czy jeżeli chodzi o rozkładanie broni, to ta muzyka im towarzyszy. Bywa, że właśnie nucą te melodie. To jest taki element pomagający w wykonywaniu pracy, pomagający w kształtowaniu swojego strzeleckiego charakteru. Czyli tu się tutaj wszystko przenika. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za rozmowę.